Bardzo dziękuję za modlitwy. To jest niezwykle ważne, drodzy, żeby modlić się o usługujących Słowem, dlatego że to jest służba, praca także w ten sposób całego Kościoła. Jeżeli apostoł Paweł wielokrotnie prosił Kościół, zbory, aby się o niego modlić, to cóż my możemy powiedzieć w porównaniu z nim? Tam w naszej kawiarence zawsze mamy taki powieszony grafik usług. Zawsze wiecie, po inicjałach można poznać, kto będzie usługiwał. Pamiętajmy w modlitwie, i szczególnie o usługujących, ale też o wszystkich tych, którzy usługują w zgromadzeniu i o całe zgromadzenie. Dlatego, że jesteśmy jednym ciałem. Kościół nie jest jednym członkiem. Życie Boże, Boże błogosławieństwo płynie przez Kościół, przez wszystkie członki, z głowy Chrystusa. Jeżeli mamy z Nim społeczność, zostaliśmy włączeni w Jego ciało, przez Jego Świętego Ducha, to życie, które jest w Nim, płynie przez każdego z nas. A więc każde nasze uczestnictwo w zgromadzeniu powinniśmy mieć tą świadomość, że Boże życie płynie przeze mnie i ono płynie cały czas. Jeżeli ja z Bogiem chodzę w ciągu tygodnia i przychodzę tutaj, to życie będzie dotykało innych. To Boże życie, które jest w nas i płynie przez nas. I też chwała i uwielbianie, do tego, drodzy, zachęcam. Zaczęło się to nabożeństwo od takiego wyznania: dobrze się ma dusza twoja i dobrze ci się powodzi. Tam chyba w tym trzecim liście Jana było tak napisane. Ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy się mieli dobrze. Mamy tą świadomość, że jako ludzie Boży będziemy przechodzić przez liczne zmagania i próby, ale Bóg chce, żebyśmy w tym wszystkim mieli się dobrze. Żebyśmy mieli tą świadomość, że czy jestem na górze, czy w dolinie, On jest ze mną. A jeśli On jest ze mną, to ja mam się dobrze. Prawda? Drodzy, jakiś czas temu, kiedy czytamy sobie taką, czasami takie budujące, dobre komentarze takich jeszcze starych nauczycieli, i to mnie zainspirowało, i chcę dzisiaj mówić, że Boże obietnice nie wypełniają się w sposób automatyczny. My chcielibyśmy, żeby niezależnie od nas Boże obietnice, niezależnie od tego, co robimy, jak żyjemy, Boże obietnice się wypełniały. Ale są rzeczy, które są dokonane przez Pana i my do tego nic nie możemy absolutnie dodać. Tak jak do wykupienia nas z grzechów. Wręcz próbując coś dodać do tego, co Chrystus uczynił na krzyżu, staje się człowiekiem, który wypiera się łaski. Tak jak pisze Paweł w liście do Galacjan. Oto odrodzeni ludzie położyli nadzieję w łasce, przeżyli moc Ducha Świętego, bo tak do nich Paweł mówi, czy otrzymaliście Ducha na podstawie łaski, z łaski, czy też na podstawie tego, co zrobiliście. A później oni próbowali jeszcze coś do tego dodać. Do tego już nic nie możemy dodać. Odkupienie się dokonało zupełnie, całkowicie przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale obietnice, które są skierowane do człowieka, do ciebie i do mnie, najczęściej są uwarunkowane. One nie będą, nie staną się twoim i moim udziałem, chociaż Bóg tak bardzo tego chce. Coś muszę zrobić. Pan mówi tak, w
4 Mojżeszowej, 33 rozdziale, od 50 do 53 wiersza, gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kananejskiej, to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach, potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej. Gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie. To jest takie dla mnie bardzo uderzające słowo. Dałem wam tą ziemię. A oni są jeszcze na zewnątrz, po drugiej stronie Jordanu. A Pan mówi, dałem wam tą ziemię. Dana jest obietnica. Ale coś oni muszą zrobić. W Psalmie 119, wierszu 162 jest napisane tak. Weselę się z obietnicy Twojej, jak ten, który zdobył wielki łup. Czy patrzymy na Bożą obietnicę jak na łup do zdobycia? Psalmista mówi, ja się raduję, ja się weselę z Twojej obietnicy, którą mi dałeś, jak ktoś, kto zdobył łup. Kiedy patrzysz do Biblii, tam jest pełno obietnic, pełno rzeczy, które Bóg chce dla ciebie i dla mnie, abyśmy je posiedli. Czwarta Księga Mojżeszowa, którą cytowałem, ona odnosi się generalnie do 40 lat wędrówki Izraela po pustyni. Za pierwszym razem, chociaż Bóg chciał, oni nie weszli do tej ziemi. I sąd Boży był taki, że wszyscy ci, którzy mieli wejść, mieli posiąść ziemię, wszyscy mężczyźni od 20 roku życia wzwyż, a którzy szemrali, którzy się zbuntowali, którzy nie przyjęli tego, co mówiło Słowo Boże, polegli na pustyni. I po 40 latach stoją znowu przed tą ziemią obiecaną. Przedtem to było z południa, bez żadnej przeszkody rzeki, bo nie było tam rzeki, pustynia Negeb. Ale teraz stali po drugiej stronie Jordanu, aby zdobyć tą ziemię. I muszę powiedzieć, że diabeł jest bardzo perfidny. Tak jak za pierwszym razem, diabeł nie chciał dopuścić, aby oni wzięli obietnicę. Obietnicę ziemi, i zamieszkali tą ziemię i radowali się z tego całego błogosławieństwa, nad czym oni nie pracowali. Było im to podarowane. A diabeł nie chciał, żeby to było ich. I pamiętacie, tutaj relacja biblijna mówi tak, że lud przyszedł do Mojżesza, tam jeszcze w Kadesz Barnea za pierwszym razem i podsunęli mu taką myśl. Niech wyjdą szpiedzy i przeszpiegują tą ziemię. Bo Mojżesz, kiedy stanęli tam w Kadesz, mówi, i teraz ruszymy, bo Pan daje nam tą ziemię. Oni mówią, wyślijmy zwiadowców. Kiedy czytasz tą relację w innej księdze, widać w tym aprobatę Boga. Bo tak się wydaje, jakby tutaj trochę niepotrzebne to było. Jakkolwiek. Ta relacja była, wiemy jaką, pełną niewiary, pełną narzekania, mówienia, nie zdobędziemy tego. Drodzy, oni się opamiętali na drugi dzień i ruszyli na tą ziemię, ale Pan powiedział, dość. Ta obietnica już nie jest dla was. Teraz, dla tych ludzi, którzy szemrali, którzy się zbuntowali. To mi coś mówi o Bogu, że nie mogę lekko traktować tego, co Bóg mówi do mnie. Nie mogę się tak po prostu jakby zabawiać. Pójdę, nie pójdę, nic się nie stanie. Zrobię, nie zrobię. Udało się diabłu obrabować tych ludzi z obietnicy.
Plan Boga był jasny. Weźmiecie tą ziemię, ja wam ją daję. Wy macie po prostu tam wejść, ją zająć i to będzie wasze. I te wszystkie domy i studnie i pola i winnice, całe błogosławieństwo będzie wasz. Ale oni tego nie zrobili. Tak się zastanawiam, ile obietnic Bożych, które Bóg posyła i kieruje do ciebie i do mnie, gdzieś po prostu zostają nam zabrane. A Bóg chce nas błogosławić. Bóg chce dać nam swoje błogosławieństwo. Ta 40 lat chodzenia po pustyni, ja sobie tego nie wyobrażam. 2 miliony, tak bibliści szacują, około 2 milionów ludzi. Tułać się przez 40 lat. I chociaż był to pokolenie od 20 roku życia wzwyż pomarło tam, to Bóg nadal okazywał im łaskę. 5 Mojżeszowa mówi, że ani ich buty nie zniszczały, ani odzież nie zniszczała. Przez 40 lat Bóg dawał im pokarm z nieba, którą była manna. Piękny obraz. Chleb z nieba. A my wiemy, że tym chlebem z nieba jest Słowo Pana. Chrystus jest Słowem wcielonym. Chleb z nieba dla nas dzisiaj. W każdym razie Pan dawał im i chleb, i wodę, i troszczył się. Noga ich nie spuchła. Popatrzcie, widzimy, jak Boże miłosierdzie góruje nad sądem. Jak Bóg nie chce, żeby Jego lud poniósł porażkę. I chociaż niektórzy, dużo z nich, tych wojowników, nie weszło, nie odebrało obietnicy, to jednak Bóg postanowił swój naród wprowadzić do tej ziemi, dać obietnicę, aby ona się wypełniła w ich życiu. Tylko 2 ludzi z tamtego pokolenia weszło do tej ziemi. Jozue i Kaleb. Nawet Mojżesz nie wszedł. Aaron, Miriam. Drodzy, znowu stoją po drugiej stronie Jordanu. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. Że oto znowu zbliżają się do tego, aby posiąść to, co Bóg im obiecał. Za każdym razem przeciwnik staje im na drodze. W bardzo perfidny sposób. Tam, za pierwszym razem, było narzekanie. Oto ci ludzie zamiast słów błogosławieństwa, dobrych słów do ludu, posiądziemy, zdobędziemy, weźmiemy, bo nasz Bóg jest ze mną. Oni mówili, tam są olbrzymi i nie damy rady. Zobaczcie, jak ważne jest słowa, które kierujemy. Albo to są słowa wiary, albo słowa przegranej, albo przynoszą chwałę Bogu, albo hańbę. Upadło serce ludu. Ja, wiecie, to jest niesamowite, jak chrześcijanie potrafią mówić jeden do drugiego i serce tego drugiego upada. Po prostu się zniechęca. Ale Bóg wezwał nas do błogosławieństwa, do wypowiadania dobrych słów. Ja czasami, kiedy patrzę na Boga, kiedy mówi do zborów, to On też dostrzega albo zaczyna zawsze od tego, co pozytywne. Aby podnieść tych ludzi, nawet jeśli widzi tam coś, co wymaga zmiany, to pierwsze mówi te dobre rzeczy, a później ich zachęca, napraw to, zmień to, usuń to. Za drugim razem musieli stoczyć walkę z Moabitami. To była pułapka. Moabici chcieli ich wprowadzić w bałwochwalstwo, tak żeby Bóg znowu wysłał ich na pustynię albo w ogóle się ich pozbył. I nie udało się to dzięki Bogu. Bo wyszedł jeden młody człowiek, który dokonał pewnego sądu nad cudzołożącą kobietą i mężczyzną z Izraela. I gniew Pana ustał. Gniew Pana ustał. Nie udało się w ten sposób. Biblia mówi, później pokonali
Moabitów i żaden Izraelita w tej walce nie zginął. Pan był z nimi. I pokonali Oga i tych królów Baszanu, Gileadu. Były przeciwności. Diabeł próbował w różnoraki sposób ich zatrzymać. Oto, drodzy, Bóg daje nam słowo, daje tobie i mnie obietnicę, a przychodzi przeciwnik i nie chce, żeby Boże błogosławieństwo, Boża obietnica wypełniła się w twoim i w moim życiu. Pytanie jest, czy jesteśmy gotowi do dobrej walki o tą obietnicę? Czy też pozwolimy sobie zabrać to, co Bóg, czym Bóg chce nas pobłogosławić? Bóg wystawił ich na próbę, bo nie tylko, że mieli do pokonania rzekę, to kazał im, kazał im wyruszyć i przekroczyć Jordan w czasie wiosennych wylewów. I to była rozlana rzeka. Jeszcze trudniej do przekroczenia, prawda, jak rzeka wylewa. Ale oni już teraz słuchają. Oto kapłani idą z Arką Przymierza i wchodzą w tą wodę Jordanu. I Bóg zaczyna dokonywać cudów. Jordan się zatrzymuje. I oni mogą przejść na drugą stronę. 40 lat Izraela chodzącego po pustyni ma im uświadomić, kim oni są, do jakiego Boga należą, w jakim są miejscu teraz przed Bogiem. Czy to jest miejsce posłuszeństwa, czy ciągłego podważania tego, co Bóg do nich mówi. Zwróćcie uwagę, drodzy, że sytuacja po 40 latach w Kanaanie nie zmieniła się. Tam dalej byli olbrzymi. Dalej warowne miasta. Dobrze przygotowani ludzie. Nic się nie zmieniło, ale zmieniło się serce ludu Bożego. Halleluja. Bóg chce zmienić twoje i moje serce, aby z tej niewiary, z tych powątpiewania, abyśmy spojrzeli, skoro Bóg tak powiedział, to tak na pewno będzie. Bo Bóg nie rzuca słowa na próżno. On daje obietnicę. Oto Pan mówi, dałem wam tą ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie. To Bóg daje. To Bóg gwarantuje, że ta ziemia będzie ich. Tak się zastanawiam, bo kiedy czytasz Biblię uważnie, plan Boży był taki, że ta ziemia od pustyni Negeb aż po rzekę Eufrat miała należeć do Izraela. I powiem tak, jedynie za czasów Dawida i Salomona granice sięgały od Zatoki Akaba aż po rzekę Eufrat. I tam może oni nie posiedli jej całkowicie, ale kontrolowali tę ziemię. Ale chyba nigdy w całej pełni nie zasiedlili tej ziemi. Co chcę przez to powiedzieć? Że Boża obietnica przekracza nasze własne granice i wyobrażenia. Że Bóg daje więcej niż myślimy. Bóg jest Bogiem obfitości. Jest taka pieśń, którą śpiewaliśmy za młodu. Obietnica Boża każda dla mnie jest. Każdy rozdział w Biblii, każdy wiersz. Dla mnie są błogosławieństwa też. Obietnica Boża każda dla mnie jest. Dobrze jest śpiewać coś, co jest prawdą z Bożego Słowa. Oto obietnice Boże są dla nas. Kiedy Paweł pisze do zboru w Efezie, mówi tak, abyście mieli zrozumienie i poznanie, jak wielkie jest bogactwo chwały w Chrystusie waszym udziałem. Drodzy,
Słowo Boże też nam mówi, że w Jezusie Chrystusie wszystkie Boże obietnice znalazły, pamiętacie ten wiersz? Znalazły swoje tak. Chrystus jest pieczęcią, jest gwarantem Bożych obietnic. Tak więc sytuacja się nie zmieniła. Zmieniło się serce. Serce Bożego ludu. Teraz są gotowi wypełnić wolę Pana. Są gotowi być posłusznymi nawet tego, że Moabici zastawili duchową pułapkę albo diabeł przez Moabitów. Nawet pomimo tego, że Jordan mogli, przecież trzeba byłoby poczekać, aż ta rzeka trochę wyschnie, taka o innej porze będzie mniejszym problemem, przeszkodą. Nie, oni są gotowi iść, nawet jak ta rzeka jest rozlana, bo Bóg im powiedział, teraz jest czas. Idźcie i zdobądźcie tą ziemię. Po drugiej stronie, oni tak stali naprzeciw. Wiecie, co było po drugiej stronie? Silnie, potężnie obwarowane Jerycho. Czekali, gotowali się do walki. Nie mieli żadnego zamiaru ustąpić. Pomimo tego, że byli pełni lęku i strachu. O tym świadczyła Rahab wywiadowcom i oni to powiedzieli, ich serce jest jak woda. Tam nie ma już odwagi. Bóg pozbawił odwagi tych ludzi, którzy tam mieszkali w Jerycho. A więc kilka rzeczy. Żeby wziąć Bożą obietnicę. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi, ta ziemia należy do was, ale oni ciągle jeszcze w niej nie byli. Oto coś Bóg do nas mówi. Jest Boża obietnica. Do nas należy okazać posłuszeństwo i wiarę. Mam po prostu ją wziąć. Coś muszę zrobić. Jak powiedziałem, te Boże obietnice są najczęściej uwarunkowane. Zbawienie też jest uwarunkowane. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wszyscy. Czy tak jest i czy tak się stanie? Pomimo tego, że to jest wola Boża i pragnienie serca Bożego, my wszyscy wiemy, że nie. Człowiek, żeby był zbawiony, chociaż zbawienie się dokonało, jest darmo, z łaski, musi spełnić warunki. Musi pokutować. Musi się nawrócić. Musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tak więc jest obietnica. Nie wiem, masz w sercu jakąś Bożą obietnicę, którą Bóg tobie dał, tobie osobiście. Pamiętaj, skoro Bóg tak powiedział, ty masz ją wziąć. Ufaj Bogu. Miej wiarę. Zwróćmy też uwagę, że tu jest napisane, że wszyscy pójdą walczyć. Ja to kiedyś wspominałem. Kościół nie jest jednym członkiem. Lud Izraela nie był jednym człowiekiem. Z każdego plemienia wszyscy mężczyźni mieli iść walczyć. Ci, którzy zostali po tamtej stronie, zostawili swoje rodziny, domy, ale mężczyźni mieli iść i walczyć, aby wszyscy tam byli. To pięknie mówi o nas, o Kościele. Wszyscy mamy być zaangażowani w życie i w duchową walkę w Kościele. Wszyscy. Nikt nie powinien zostać. Po drugie, Bóg do nich mówi, nie bójcie się ich. 5 Mojżeszowa 3,22 wyraźnie i za tym z 4 Mojżeszowej tam jest powiedziane, nie bójcie się ich. Wiecie, kiedy Bóg przygotowuje błogosławieństwo i my modlimy się o to, mówimy, tak Panie, ja to chcę. Ja to chcę od Ciebie odebrać. Bardzo często diabeł próbuje wzbudzić lęk, obawę, że Pan nie wypełni tego, że coś się stanie, że nie będę w stanie tego odebrać błogosławieństwa. Powiem tak z własnego doświadczenia. Modliłem się
o ludzi, aby zostali napełnieni Duchem Świętym. I byli napełniani Duchem Świętym. Kilka takich przypadków, czy dzieci, czy dorośli ludzie. Ale czasami jest tak, że ja sam nie miałem wiary. Pojawia się lęk. No dobrze, ja się pomodlę, położę ręce. Panie, ale czy to się wydarzy? Albo ty modlisz się o moc Ducha Świętego i pytasz się, ale czy to się wydarzy? Pojawia się jakiś lęk, jakaś obawa, jakiś strach, aby odebrać obietnicę. A Pan mówi, nie bój się. Skoro On obiecał. I pamiętam jeszcze zborze w Wapienicy. Chyba to było takie środowe nabożeństwo. Tak kojarzę. I ktoś głosił na temat Ducha Świętego i wyszły osoby i taka starsza siostra wyszła. Modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Staruszka, powiedziałbym, wyszła się modlić. To tak jak ja jestem, taki staruszek. Modlić o chrzest w Duchu Świętym. No i poproszono, ja byłem wtedy chyba starszym zboru, żebyśmy podeszli i modlili się. I powiem wam, podchodziłem z takimi wątpliwościami, obawą wręcz, mówię, to jest no jeszcze młodszy to może by ten, ale czy ta siostra jest w stanie przeżyć? Popatrzcie, jakie wątpliwości, jakie obawy gdzieś nam tam towarzyszą, kiedy posługujemy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy się modlili za sobą nawzajem, modlili się o usługujących, aby nie byli obrabowani z odwagi i z wiary. I podszedłem do tej siostry, bo tak właściwie chyba wszyscy ją mi tak zostawili. Położyłem ręce. I mogę wam powiedzieć, nie wierzyłem. Ona zaczęła się modlić innymi językami. Dlaczego? Bo Pan stoi za obietnicą. Pan daje obietnicę i jeśli... Ja nie musiałem mieć aż tyle odwagi, ale ta siostra miała wiarę. A wiara daje odwagę. Wiara daje pewność. Prawda? Wiara nie wątpi. I Bóg to uhonorował. I ona została napełniona Duchem Świętym, bo miała w Słowie Bożym obietnicę. Ta obietnica należy się wam i wszystkim tym, którzy uwierzą, tak? Jest uwarunkowana. Tym, którzy się narodzą na nowo, uwierzą. Ta obietnica Ducha Świętego, Jego mocy się należy. A więc nie bój się. Strach zawsze ma wielkie oczy. Gdyby wtedy ci wywiadowcy powiedzieli, Pan jest z nami, nie ma się czego obawiać. Nie musieliby się tułać. Wiecie, najgorsze jest w tym to, że nawet nie to, że się tułali, tylko że cała ta grupa ludzi, bardzo duża grupa, nie odebrali tego błogosławieństwa, które Bóg miał dla nich przygotowane. Popatrzcie, ty i ja, Bóg oto przed nami zastawia stół błogosławieństwa. Ile ty i ja chcemy brać z tego stołu błogosławieństwa? Mogę nigdy nie ujrzeć. Nie znaczy, że utracę zbawienie. Ale nie ujrzeć tego, co Bóg dla mnie w Chrystusie Jezusie przygotował. Nie dał nam Bóg ducha strachu, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Kiedy narodziłeś się z Ducha Bożego, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. I to jest duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ale Bóg ma więcej i więcej. Ja myślę, że Boże serce, jeśli tak mogę powiedzieć, płacze nieraz. To tak jak ja bym płakał, że coś mam przygotowane, super prezenty dla moich wnuczek, a one są tym niezainteresowane. Czy dla moich wnuków. Nie, dajemy z radością. Chętnie. Obficie.
drodzy, Bóg daje z radością, chętnie, w sposób obfity, ponad miarę. Czy mogę tak powiedzieć, że ponad miarę? Czy tak nie mówi Boże Słowo, że Bóg nie wymierza granicy? Mówi, kiedy stąpi na was Duch, będziecie czynić większe rzeczy niż ja. Bo ja idę do Ojca, a Duch Święty będzie z wami. A więc nie bój się. Kiedy Bóg daje ci obietnicę, nie bój się, nie zniechęcaj się, nie poddawaj się. Nie pozwól diabłu okolicznościom pozbawić siebie Bożego błogosławieństwa. I ten trzecia rzecz jest niesamowicie ważna. Bóg mówi, daję wam tą ziemię. Idźcie, posiądźcie ją, ale mówi, wypędzicie wszystkie te narody. Właściwie te narody miały być unicestwione. Bezbożne narody. Nie chciały się opamiętać, przyszedł sąd. Tak jest zawsze. Kiedy człowiek nie chce się opamiętać, w końcu przychodzi sąd. Jeśli nie tutaj, to na pewno, kiedy staniemy przed Panem. Kiedy nie odpowiedzieliśmy na wezwanie, na obietnicę, którą Pan mówi, kto... Pójdźcie do mnie, kto do mnie przyjdzie, ja go nie odrzucę, nie wyrzucę go precz. Jest obietnica zbawienia, zbawienie jest dokonane. Przyjdź do Jezusa i wtedy On przebaczy ci grzechy, da ci nowe życie, da ci moc do nowego życia. Ale muszę przyjść. Muszę uznać, że potrzebuję Jezusa, Jego przebaczenia. Podobało mi się tutaj, kiedy brat Janusz czytał ten tekst o tym Lewim. I tam jest to stwierdzenie tam z tego tekstu. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych. Jeśli uważasz się za sprawiedliwego, nie ma dla ciebie żadnej nadziei na zbawienie. Bo Jezus przyszedł do grzeszników. Czyli jest dla mnie, dla ciebie, dla nas, grzeszników, jest nadzieja. Halleluja. Ale sprawiedliwy uważa, że on nic nie potrzebuje, żadnego przebaczenia, żadnej zmiany. Po prostu nie przyjdzie do Jezusa, tak jak powinien, wyznając swój grzech, swój brud, swoje zepsucie. Bo tak mówi Boże Słowo. I jest to coś strasznego, kiedy człowiek nie dostrzega tego faktu. Zniszczcie i usuńcie. Wiecie, ta sprawa z tymi Kananejczykami, odniosę jej do tego, co brudne i nieczyste we mnie, w moim życiu. Jeśli chcesz wziąć obietnicę, usuń wszystko to, co Bogu przeszkadza, aby ci dać błogosławieństwo. Jakikolwiek byłby to grzech, jakakolwiek nieprawość. To, co też Tymoteusz dzisiaj mówił, kiedy modliliśmy się. To jest niesamowicie ważne, żebym pozwolił Słowu Bożemu, Duchowi Świętemu przeglądać swoje serce i widzę, że to nie mój brat czy siostra jest winna, to moja postawa jest niewłaściwa. Ja muszę zmienić. Bo tak naprawdę żaden brat i siostra nie pozbawią mnie błogosławieństwa Bożego. Żaden. Ja sam siebie pozbawię, jeśli w sposób niewłaściwy reaguję, postępuję. Prawda? Tylko wtedy. Natomiast bez względu na to, co o mnie myślą, jeśli moje serce jest otwarte i ja pragnę Boga, Jego słowa, Jego obietnic, nic nie jest w stanie mnie zatrzymać przed błogosławieństwem. I Boga nie jest w stanie zatrzymać przed błogosławieniem naszego życia. Usuniesz. Usuniesz to wszystko. Wiecie, Izrael tego nie posłuchał. I to zakończyło się tragicznie. Po pierwsze, nigdy nie usunęli wszystkiego. I te narody stały się pułapką dla nich w przyszłości. I tak jak Bóg zamierzał dać im tą ziemię na zawsze, tak Bóg powiedział, jeżeli tego nie zrobicie, to wy
będziecie z tej ziemi wyrzuceni. Czyż tak nie było? Oczywiście, że Bóg ciągle okazuje miłosierdzie nad Izraelem jako narodem i ma swój plan dla nich. Rozpraw się z tym Kananejczykiem w swoim życiu. Wytnij wszystko, co Bogu się nie podoba, co Go nie chwali w twoim życiu. Usuń. Proś Boga, aby ci pomógł. I dopiero później jest, posiądźcie tą ziemię, weźcie ją. A więc gdyby to zrobili, częściowo zrobili, coś zakosztowali z tego, ale nigdy nie cieszyli się tym wymiarem, który Bóg dla nich zamierzył. Boża obietnica dotycząca ziemi była większa niż to, co osiągnęli za najlepszych czasów, za Dawida i Salomona. Bóg daje nam niesamowite obietnice. Choćby Dawid, który mówi, zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich. A pamiętacie historię dwóch braci, mówimy syna marnotrawnego i tego drugiego syna. Myślę, że jeden był i drugi marnotrawny. Bo do tego drugiego Pan powiedział, synu mój, wszystko, co moje, jest twoje. Jest twoje. Wiecie, jest takie wspaniałe słowo z drugiego listu Piotra 1,4, że tam jest napisane, że przez które, chodzi o Chrystusa, przez Jego chwałę i cnotę, przez chwałę i cnotę Jezusa darowane zostały nam drogie i największe obietnice. Zostały nam darowane. Drogie i największe. A w liście do Efezjan 3,20 jest napisane temu zaś, który potrafi uczynić daleko więcej, ponad to wszystko, o co prosimy, o czym myślimy. Inaczej mówiąc, ręka Boża jest otwarta, aby błogosławić swój lud, swoje dzieci, ciebie i mnie, swoje dziedzictwo. Oto ręka Pana jest otwarta, aby dawać chleb, który potrzebujemy, ten duchowy na każdy dzień, abyśmy nie byli głodni, ale serca były, nasz duch był nakarmiony. Oto Bóg udziela i udziela więcej i więcej. Daje obietnicę ducha, Jego mocy. Daje też obietnicę, że jeżeli o cokolwiek byśmy prosili. Daje też obietnicę i możliwość, abyśmy modlili się za siebie nawzajem, o chorych. Są obietnice. Proście, a będzie wam dane. A będzie wam dane. Ale ja muszę przekroczyć ten Jordan. Muszę być gotów mieć tą wiarę i odwagę. W liście do Hebrajczyków jest napisane, nie osiągnęli tego, co głosiły obietnice. Nie osiągnęli. Czyżby Bóg zawiódł? Absolutnie nie. Tam jest napisane, nie osiągnęli z powodu niewiary, która objawiła się nieposłuszeństwem. Gdzie jest twój i mój skarb? Czy patrzysz do Biblii i mówisz, co za cudowna Boża obietnica? O Boże, jak ja ci dziękuję. To jest łup. Ja chcę go mieć. Ja jestem tym zainteresowany. Drodzy, Jezus jest obecny w twoim i w moim życiu. On jest obecny w zgromadzeniu. Chciałbym, żebyśmy z wiarą, teraz z ufnością przyszli przed Jego oblicze. Chciałbym, żebyś patrzył, czytając Boże Słowo, coś Bóg ma dla ciebie. Jeżeli spełnię warunki, jeżeli będę posłuszny temu, co Bóg do mnie mówi, jeszcze raz powiem, nikt nie jest w stanie ciebie i mnie obrabować z Bożego błogosławieństwa. Obrabować ciebie i mnie może moje własne serce, niewłaściwa postawa pozbawi mnie
obietnicy, którą Bóg ma dla mnie, błogosławieństwa, którą Bóg ma dla mnie. Pamiętacie, co Bóg mówi do Izajasza? Oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, lecz wasze grzechy sprawiły, że nie słyszy. Ale jeżeli usunę wszystko, jeżeli z tym się rozprawię, to też On będzie słyszał i On odpowie i będzie błogosławił. Chciałbym, żeby Pan błogosławił ciebie i mnie. I kiedy stąd wyjdziemy, żebyśmy odczuwali, że Jego błogosławieństwo jest dla ciebie i dla mnie. Żebyśmy patrzyli z ufnością, oto Bóg chce mnie błogosławić. Tak myślisz o sobie? Tak patrzysz na siebie? Pomyśl przez chwilę, wyznaj swoimi ustami, wyszeptaj, Pan chce mnie błogosławić. To jest niesamowicie wyznanie wiary. Chce mnie błogosławić. To jest w Jego sercu. Stół Pana jest zastawiony. Powstańmy. Nie pozwól obrabować się z Bożych obietnic. Chciejmy się teraz modlić. Możesz powiedzieć, Panie, przyjdź do mego życia. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie więcej i więcej. Choćby prosta modlitwa, proste wołanie do Pana, ale nie milcz. A jeżeli Jezus nie jest na tronie Twojego serca, to powiedz, Panie, może nie widzę, ale wiem jedno, jestem grzeszny. Proszę Cię, przyjdź teraz do mego życia, do mego serca. Oczyść mnie, zbaw mnie. Niech wypełni się obietnica życia wiecznego w moim życiu. Ja chcę być zbawionym człowiekiem. Według słowa, kto uwierzy, a później zostanie ochrzczony, zbawiony będzie. Ale wszystko zaczyna się od uwierzenia w Jezusa, od zaufania Jezusowi. Halleluja, cokolwiek by to było. Może są jakieś ciężary i brzemiona. Powiedz, Panie, obiecałeś nieść moje ciężary i brzemiona. Pomóż mi to rozwiązać. Ja nie mam sił. Nie, jestem głupi i nie wiem, jak do tego podejść. Nie mam kompletnie pomysłu, ale Ty wiesz. Dlatego na podstawie obietnicy, która mówi, że Ty niesiesz brzemiona i ciężary nasze. Albo choćby na tej, żebyśmy wszelką troskę złożyli na Niego. Wszelką troskę. Drodzy, wołajmy do Pana. Otwierajmy serca i usta tam, gdzie stoisz społecznie. Przedkładajmy Bogu nasze prośby. Patrz na Bożą obietnicę. Powiedz, Boże, ja tak bardzo potrzebuję pomocy i rozwiązania. Potrzebuję błogosławieństwa. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że dajesz słowo. Panie, ja chcę być błogosławiony. Ja chcę być więcej błogosławiony niż jestem. Panie, Ty masz dla mnie więcej niż ja nawet myślę i pragnę. Boże, napraw moje serce. Boże, dotknij się mojego życia. Tak bardzo Cię o to proszę, Panie. Aby mnie nie omijały błogosławieństwa. Aby nie omijały mnie obietnice, które masz dla mnie. Błogosławię Twoje imię, Panie. Błogosławię nasz zbór, moich braci i siostry, błogosławię w imieniu Jezusa i modlę się, żeby moc Ducha zstępowała na nasz zbór, aby objawiała się chwała, aby problemy były rozwiązywane, aby grzech był przezwyciężony w naszym życiu. Oto się modlę w imieniu Jezusa. Panie, niech przyjdzie moc z góry od Ciebie, siła od Ciebie. Panie, aby były rozwiązywane wszelkie problemy, wszelkie trudne sytuacje. W Twój sposób, Panie, w Twojej mocy, w oparciu o Twój autorytet, o Twoją prawdę. W imieniu Jezusa ogłaszamy zwycięstwo. W imieniu Jezusa, Panie, bierzemy obietnice, bo wszystkie one w Jezusie znalazły swoje tak. Panie, uzdrawiaj chorych pośród nas. Modlimy się o cuda Twoje, o dotknięcia Twoje, o uzdrowienia Twoje w imieniu Pana Jezusa. Niech chwała Twoja się objawia. Panie, wołamy do Ciebie, bo wolą Twoją jest błogosławić swój lud, bo wolą Twoją jest pomnażać swój lud, bo wolą Twoją jest, Panie, poszerzać granice Twojego Królestwa. Oto się modlimy w imieniu Jezusa dla siebie i dla nas jako Kościoła.
dla chwały Twojej. Halleluja. Proszę Cię, Duchu Święty, ja ufam, że Ty dotykasz nas teraz. Dotykasz naszych serc. Dotykasz naszych umysłów. Dotykasz nas, Panie. Ja proszę Ciebie, aby przyszła teraz od Ciebie posilenie, od Ciebie moc, od Ciebie błogosławieństwo do każdego serca, które woła do Ciebie, otwiera swoje serce i usta do Ciebie. Aby przyszła łaska i zbawienie, Panie. A wszelkie przekleństwo, wszelka porażka, wszystko to, czym diabeł próbuje nas obciążyć, Panie, aby to było złamane w imieniu Jezusa. Złamane w imieniu Jezusa. Panie, o to się modlimy. Chcemy być ludem, które jest ludem obfitości błogosławieństwa. Dotykaj, Panie, dotykaj nas. Dotykaj. Niech wszelkie diabelskie warownie, niech wszelkie diabelskie kłamstwa w naszych umysłach i sercach będą złamane w imieniu Jezusa. Niech zajaśnieje prawda, odwaga, wiara w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Błogosław nas, Panie.